Zobaczmy sobie teraz prosty monitoring dla naszego Jenkinsa. Przejdźmy sobie do zarządzania Jenkinsem, do naszych pluginów, e, na dostępne pluginy, wpiszmy sobie monitoring i zainstalujmy plugin związany z monitoringiem. Ja po prostu go zaznaczę i uruchomię. Naciśnijmy Download and install after restart. Jak możemy sobie zobaczyć, jest on tutaj instalowany. Zaznaczmy opcję, że po zainstalowaniu interesuje nas to, żeby Jenkins został zrestartowany i jak tylko nasz Jenkins się zrestartuje, przejdziemy sobie do podejrzenia tego naszego pluginu związanego z monitoringiem. Jak możemy sobie zobaczyć, Jenkins już u mnie jest uruchamiany po moim restarcie, czyli wiemy, że plugin już się zainstalował. Oczywiście poczekam chwilę, aż będzie dostępny. Oczywiście można sobie co chwilę odświeżać, tak w razie czego, jeżeli przeglądarka nie otrzymałaby informacji o tym, żeby przeładować tą naszą stronę. A więc jak widzimy, możemy się zalogować, przejdźmy zatem do zalogowania się do naszego Jenkinsa. Przejdźmy sobie raz jeszcze do zarządzania naszym Jenkinsem, do naszych dodatków i przejdźmy na zakładkę Installed, czyli zainstalowane. Tutaj wyszukajmy sobie nasz monitoring, i tutaj mamy e, informacje o naszym, e, naszych reportach. Otwórzmy sobie ją, zobaczmy sobie, czy też w naszym dashboardzie gdzieś tutaj nie pokazał się jakiś dodatkowy. E, Informacja. Tak, mamy też sekcję tutaj w naszym dashboardzie, ale gdyby w razie czego ona się nie pokazała, lub nie działała, zawsze możemy przejść z tego linku i możemy sobie tutaj zobaczyć statystyki związane z naszym Jenkinsem. Oczywiście, gdyby to był serwer mocno używany, te statystyki tutaj by były bardziej, można powiedzieć, takie miarodajne, bo by pokazywały jakiekolwiek informacje. Oczywiście możemy sobie kliknąć, wtedy zostanie ten nasz wykres tutaj powiększony i będziemy mogli sobie zobaczyć. Jak widzimy, mamy opcję tutaj z raportowania tego w formacie PDF-a i możemy też sobie nasze tutaj daty zawęzić. Oczywiście gdybyśmy chcieli mieć informacje na temat naszych node'ów, to po prostu dopisujemy tutaj informacje nodes i jak możemy sobie zobaczyć, dostaniemy informacje związane z naszymi tutaj wszystkimi hostami, które pracują. No i możemy sobie zobaczyć, jakie są tutaj nasze dostępne procesy. No i oczywiście te procesy tutaj możemy sobie zabić, które działają. Oczywiście powiązane z naszym Jenkinsem. No i tutaj mamy informacje o wszystkich naszych węzłach, które uczestniczą po prostu w tej. Komunikacji. A więc y, jak możemy sobie zobaczyć, ten monitoring w jakiś sposób daje nam pewne informacje o naszym środowisku oraz co się z nim dzieje. Jeżeli chodzi o ten materiał, to to wszystko. Zapraszam Cię do kolejnej lekcji.